Obecnie misja naszego szpitala brzmi pacjent naszym pracodawcom. Proszę Państwa, jest to bardzo głębokie, jak się zastanowimy i pomyślimy nad tym, głęboka treść. Między innymi w oparciu o tą misję w dniu dzisiejszym odbywa się szkolenie z zakresu jakości usług medycznych w zakresie empatii w stosunku do pacjentów, empatii w stosunku do naszych klientów. Właśnie to szkolenie się w tej chwili odbywa w sali edukacyjnej. Czy szpital planuje jeszcze jakieś szkolenia? Tak, proszę Państwa, to jest pierwsze, to jest, wczoraj było pierwsze szkolenie, dzisiaj jest drugie i jeszcze będą trzy szkolenia. Z jakiego zakresu? Z tego samego zakresu. Chodzi o to, żebyśmy przeszkolili jak największy zakres naszych pracowników, tak? Planowaliśmy, że to będzie przeszkolone około 200 pracowników. No i mam nadzieję, że taka liczba, taką liczbą to szkolenie się zakończy, aczkolwiek no, w okresie pandemii trochę frekwencja nie do końca jest taka pełna. Co było powodem stworzenia szkoleń dla pracowników? Powodem stworzenia tych szkoleń było i jest to, aby w kontakcie z pacjentem, ten kontakt z pacjentem był jak najbardziej korzystny dla jednej i drugiej strony. I dla pacjenta, żeby miał poczucie troski wykazywanej jego opieką, jak również i dla pracowników, żeby pracownicy nie musieli się denerwować, no i niepotrzebnie tracić energię na rzeczy, na które tej energii nie muszą tracić. Energię muszą tracić na właściwe rzeczy.